Dobrze, to przejdziemy do naszego tematu. Od razu powiem, że temat był przygotowany wiele, wiele lat temu, jeszcze w moim poprzednim zborze, w którym się znajdowałem. Ten temat, miałem takie wrażenie, że to jest temat bardzo, bardzo aktualny na tamten czas, ale nie spodziewałem się, że sprawy na świecie się tak bardzo zaktualizują, że on jeszcze bardziej będzie aktualny. Oczywiście oparłem go na myślach brata Russella z Replintu, gdyż inaczej byłoby niemożliwe, ażebym tego typu wykład mógł sam przygotować. Myśli są dosyć złożone, ale są mi też bardzo ważne, bo one pokazują o poziomie naszego poświęcenia, o rozwoju w prawdzie, oddanie Panu, wierności i tym wszystkim najważniejszym rzeczom, które są niezbędne, żeby właściwie rozwinąć nasz charakter i dojść do tej doskonałości, do której wszyscy zmierzamy i liczymy, że dzięki Panu w tysiącleciu otrzymamy i życie wieczne stanie się naszym udziałem. I dlatego też przygotowałem temat, który zatytułowałem osobiście w taki sposób. Odpowiedzialność przed Bogiem, Panem i prawdą. Odpowiedzialność przed Bogiem, Panem i prawdą. Od razu chcę wytłumaczyć dlaczego, bo każdy, podejrzewam, kto jest poświęcony, zrozumie, że jeżeli poświęcił się Bogu na służbę, to nie poświęcił się nikomu innemu. No teraz jest. Żadnym warunkom, żadnym okolicznościom, z żadnym sytuacjom poświęcił się Bogu. A jeżeli poświęcił się Bogu, to tak samo jest wierny naszemu Panu. A dzięki prawdzie, z której korzysta i to poświęcenie swoje realizuje, czyli przed tymi trzema rzeczami, można tak w cudzysłowie powiedzieć, czyli przed Bogiem, Panem i prawdą, jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny za swoje postępowanie w momencie, kiedy to poświęcenie stało się rzeczywistością. I na podstawę naszych myśli wziąłem werset na ten wykład z listu do Rzymian. List do Rzymian, 13 rozdział, werset 12 i 13. I odczytam te myśli, które tam są zawarte. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Chodźmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach, nie w pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w posfarkach, ani w zazdrości. I takie pytanie od razu się nasuwa, zanim rozwiniemy nasze myśli w naszej lekcji. Czy te słowa zostały przez apostoła napisane do osób światowych? Do osób niewierzących, którzy żyją w grzechu, w rozpuście, w złościach, w nienawiści i w różnych innych złych rzeczach. W liście do Rzymian, w tym samym liście, ale w pierwszym wersecie, werset 6 i 7 mówi tak. Do kogo są te myśli skierowane? Między którymi jesteście wy powołani od Jezusa Chrystusa. Powołanie od Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Bożym. Powołanym świętym. Drodzy braterstwo, czy nasz drogi apostoł myślał, że bracia w Rzymie aż tak się źle prowadzą, aż tak są zepsuci, zdegradowani, że oni musi napominać, aby nie chodzili w biesiadach, nie w pijaństwach, czyli nie chodzili po prostu mówiąc na imprezy, nie pili alkohol. Albo zajmowali się cudzołóstwem, czy uprawiali nierząd, czy takie rzeczy, no bo takie słowa używa, tak? Albo chodzili w posfarkach, czyli w tym momencie byli kłótliwi, złośliwi, tak? Czy byli zazdrośni, że zazdrość ich rozbijała i robili wszystko, ażeby przejmować majątności, czy innych rzeczy osób, które z nimi do zboru, czy w społeczności braterskiej się spotykali? Oczywiście, że nie. Rozumiemy, że przede wszystkim znaczenie tych myśli jest duchowe i odnosi się do ducha prawdy i do prawdy jest Pisma Świętego i pod tym kontekstem, pod tym ukierunkowaniem powinniśmy nasz temat rozważać. Więc zrozumiejąc mniej więcej, do kogo apostoł się zwraca, jakie myśli właściwie zostały tam zawarte, będziemy mogli przejść do naszego tematu. Pismo Święte nam mówi, drodzy braterstwo, że istnieje wieczór płaczu, a z jego przeciwieństwem oczywiście jest poranek wesela, o czym między innymi możemy przeczytać w Psalmie 30, a w wersecie 6.
Nocą jest okres ciemności, który rozpoczął się z upadkiem Adama. Natomiast dniem jest czas inauguracji nowego przymierza i nastanie rządów Chrystusa. Grzech spowodował między innymi lawinę utrapień, takich jak ból, smutek, zwątpienie, strach, przesądy, złudzenia i zwodzące teorie, a wiele ludzkich spraw uległo chaosowi. Stało się tak, ponieważ przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, co potwierdza nam list do Rzymian, 5 rozdział, a werset 12. Natomiast w proroctwie Izajasza, 60 rozdział, a werset 2, prorok Izajasz w tej sytuacji mówi tak. Oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody. W dalszym ciągu tam jeszcze będziemy wspominać myśli tego wersetu, do nich wrócimy, ale od razu powiem, że ciemność oznacza grzech, natomiast zaćmienie oznacza błędy i oszustwa związane z podawaniem nieprawd, różnych zakłamań, błędów itd., itd. Czyli mamy tu mowę o ogólnym grzechu jako takim i błędzie głoszenia wszelkich nauk, czy świeckich, czy religijnych, i wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody. Po tym wszystkim nastąpi poranek, tak mówi proroctwo, że ten poranek ma zaświecić słońcem sprawiedliwości, a zdrowie będzie na promieniach jego, co potwierdza proroctwo Malachiasza 4 rozdział, a werset 2. I wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie mojego Ojca. Tą myśl potwierdza Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, a werset 34. Tamte myśli odnośnie tego, że wszyscy, co się będą dobrze sprawować, rozwiną swój charakter, wejdą do tej szczególnej klasy oblubienicy Chrystusowej, będą się lśnić w królestwie Jego Ojca. Ale rozumiemy, że ziemska faza królestwa również będzie miała szerokie błogosławieństwa i wiele tych wspaniałych rzeczy, o których oczekujemy, są już przed nami. Tym słońcem sprawiedliwości jest Kościół Chrystusowy, którego głową jest Jezus. Obecnie jest czas inauguracji wschodu słońca sprawiedliwości, czyli klasy Kościoła, głowy i ciała. A ich doskonałość na boskim poziomie będzie szczególnym atutem i gwarancją wszelkiego powodzenia. Wierzymy, że dzień ten jest istotnie tuż przed nami, że już żyjemy w zaraniu nowego okresu i jak tylko żniwo wieku Ewangelii zostało dokonane, Królestwa Świata w bezprecedensowym, epokowym, wielkim ucisku, o którym chociażby możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 24 rozdział, a 7 werset, gdzie mamy zapisane takie słowa. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami. Staną się te królestwa, które w taki sposób się zachowują, staną się te królestwa królestwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, o czym możemy przeczytać w Objawieniu 11 rozdział, a werset 15. Objawienie 11, 15. I zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie, mówiące, królestwa świata stały się królestwami Pana naszego, Chrystusa Jego, i królewać będzie na wieki wieków. To królestwo końca nie będzie miało. Ono nie będzie w swych założeniach, w swych działaniach, w jakikolwiek sposób błędne. Bóg tak pobłogosławi i sprawi, że będzie ono stało na wieki, a wieczne błogosławieństwo będzie udziałem całej rodziny ludzkiej. Pismo Święte, drodzy braterstwo, informuje, że okres wielkiego ucisku będzie najgorszym dniem, w którym obecnie oszukańcze i kłamliwe panowanie szatana będzie zastąpione sprawiedliwym i pełnym prawdy Królestwem Syna Bożego. Będzie to okres, w którym wszyscy poświęceni będą bardzo surowo wypróbowani. Będzie to dzień, w którym wiara w prawdę będzie poddana ognistej próbie oraz uczynki serca wszystkich ludzi będą przeorane. W tym ucisku tylko złoto i drogie kamienie nie ulegną zniszczeniu, bo będą budowane na proroctwach, obietnicach i typach biblijnych, czyli po prostu na prawdzie Bożej.
którym niezłomni uwierzyli. Natomiast drwa, siano i słoma, błąd, czyli grzech, fałsz ludzkich teorii, tradycji i mitów, doszczętnie zgorzeją, a łatwowierność w te zwodnicze rzeczy będzie potępiona. I o tym proroctwie jest mowa w 1 do Koryntian 3 rozdział 12 i 13, o czym możemy przeczytać, gdzie te budowanie na Chrystusie może być w dwojaki sposób przeprowadzone, właściwy, czyli ze szlachetnymi rzeczami, i w sposób niewłaściwy, z nieszlachetnymi rzeczami. I koniec przyjdzie wtedy, kiedy przyjdą próby, doświadczenia, ogniste doświadczenia, które zniszczą to, co nie jest trwałe. I w pierwszym liście Piotra, drodzy braterstwo, jeszcze sobie odczytajmy, w 4 rozdział, a werset 12, 1 Piotra 4:12 mamy takie słowo. Najmilsi, niechaj wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Drodzy braterstwo, zauważmy, jak wiele osób jest zdziwionych, że ten ogień przychodzi, że te doświadczenia i próby się pojawiają. Jak wiele osób zaprzecza, że w ogóle te próby, doświadczenia i ten ogień przychodzi, że to jest niemożliwe, że to się nic takiego nie dzieje. A Pan powiedział, że one muszą przychodzić, że one są faktem. Dlaczego? Bo one przychodzą ku doświadczeniu naszemu. Jeżeli one by nie miały doświadczeniem być, na pewno Pan by na nas nie zesłał. A jeżeli przychodzą, mają wywrzeć właściwą reakcję naszego charakteru, naszego usposobienia, czyli oczyszczać się z grzechu błędu. I to, co ostatnia myśl tego tekstu mówi, że ci, którzy znają Słowo Boże, czasami często zachowują się w taki sposób, jak tutaj jest ostatnia myśl pokazana, że zachowują się tak, jakby to coś obcego na nich przychodziło. Jakby coś obcego przychodziło. Pan przez tyle czasu, przy swoich apostołach i prawdy podane w Piśmie Świętym mówi, że w czasie ostatecznym przyjdą te rzeczy, że będą one dotykały tych, którzy mają być wypróbowani ognistymi próbami, a są niestety jednostki, które mówią, że są bardzo zdziwieni, że uważają, że to coś obcego na nich przyszło, coś, co nie powinno ich spotkać. Warunki dzisiejszego czasu są pięknie pokazane w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 37 i 39, i odczytam je tutaj. One by wymagały większego komentarza, ale ze względu na brak czasu tego nie uczynię, ale rozumiem, że braterstwo znają te myśli i dlatego będziemy mogli tak przejść w skrócie. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjścia Syna Człowieczego, albowiem jako za dni onych przed potopem jedli i pili, ożeniali się i za mąż wydawali, aż do dnia onego, którego wszedł Noe do korabia i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie. Tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Drodzy braterstwo, tak jak za dni Noego nie spostrzegli się zagrożenia, zignorowali go, wyśmiewali, drwili z tego zagrożenia, to przyszedł potop, zabrał ich, tak obecnie ten sam poziom niewiary w zagrożenie jest udziałem nie tylko znających prawdy Boże, ale tych, którzy również ją znają. Jeżeli widzimy, drodzy braterstwo, chwalebny poranek nowej dyspensacji, to musimy widzieć także gromadzące się chmury i ich destrukcyjne działania usuwające szatański porządek rzeczy, który to stan szatan z całą mocą chciałby zanegować i jemu zaprzeczyć. Pismo Święte ostrzega, że zanim Królestwo Niebiańskie zostanie całkiem zaprowadzone, nastanie dla świata bardzo ciemna godzina, bardzo ciemny okres, w którym skutki grzechu będą miały nieograniczoną wolność działania. Święci Boży będą w szczególny sposób doświadczeni, ponieważ żyjemy już blisko w poranku tego nowego dnia, dlatego możemy już widzieć promienie wschodzącego słońca, choć w całej pełni ono jeszcze nie zajaśniało. Nasilająca się jednocześnie ciemność dnia ucisku sprawia taką niepewność warunków, że zdaje się, jakoby jaśniejący poranek nie miał nigdy nastąpić. Jakoby ciemna noc miała na nowo przysłonić proroctwa tyczące czasów końca, a Bóg przestał się zajmować sprawami świata, pozwalając, aby wychodziły na jaw wszelkie szatańskie oszustwa, aby, jeśli było to możliwe, zwieść również i wybranych. Co potwierdza nam Marek w 13 swoim liście, a w 22 wersecie. Odczytajmy sobie te myśli.
bo powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znamiona i cuda ku zwiedzeniu, by można i zwieść i wybranych. Drodzy braterstwo, jednak wokoło tych chmur jest jaśniejący blask nowego dnia. Szybko wzejdzie słońce sprawiedliwości ze zdrowiem na jego promieniach. Chrystus wraz z uwielbionym Kościołem ukróci grzech, rozproszy przesądy i zło, jakie obecnie zaćmienia ludzkie umysły i udzieli ludzkości jasnego światła, światła o Bogu i o Jego prawdzie. W proroctwie Sofoniasza, 3 rozdział, werset 9 mamy napisane takie słowa. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którym by wzywali wszyscy imienia Pańskiego i służyli Mu jednomyślnie. Jednomyślnie, czyli po prostu doskonale. Natomiast wargi czyste, które są tutaj użyte w powyższym wersecie, oznaczają prawdę, czyste poselstwo Boże, jasne i zrozumiałe prawdy dla każdego otwartego umysłu. Poselstwo Boże głoszone przez proroków, a w szczególności przez Jezusa, Chrystusa i apostołów, było dane w czystości, lecz w czystości tej niestety nie zostało zachowane. Ono zostało znacznie zaciemnione błędami, kłamstwami, zwodzeniami, mistyfikacją, wzmocnione przesądami. Będzie ono tak silne, że znaczna część studentów prawdy da się zwieść tym zakłamaniom i będą gotowi wspierać swoją postawą, wzmacniać jej przekaz, odsuwając na bok i na dalszy plan to, co mówi Słowo Boże. Gdy Chrystus w Królestwie swym uczyni poselstwo czystym i zrozumiałym dla ludzi, to w ten czas wszelkie kolano się ugnie i wszelki język go wyzna, co potwierdza proroctwo Izajasza 45 rozdział a werset 23. Z kolei ci, drodzy braterstwo, co nie zechcą uznać jego władzy i królestwa, dostąpią tego, o czym nam mówią Dzieje Apostolskie 3 rozdział a werset 23. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Czyli mówiąc w skrócie, po prostu zostaną usunięci wtórą śmiercią i nigdy więcej nie powrócą do żywota. Lecz obecnie, drodzy braterstwo, Pan zezwala na chaos prawdy i na grzech błędu. W którym to grzechu błędu oczywiście rządy tego świata czują się rewelacyjnie, i wykorzystują ten grzech i możliwość podawania błędów w sposób maksymalny. Więc jeżeli tak, to jakie wtedy są obowiązki chrześcijanina w tym okresie wieków ciemnych, w tym okresie szczególnego ucisku, w jakim żyjemy? Czy mamy poddawać się, drodzy braterstwo, błędowi i jego zwodzeniu? Będąc uwolnieni od prawa zakonu, gdy serca nasze są w harmonii z Bogiem. Apostoł w liście do Rzymian 6 rozdział, a werset 15 mówi tak, żebyśmy nie czynili żadnego grzechu pod jakimkolwiek pozorem. Nie daj tego, Panie Boże. Odczytajmy sobie te myśli, które tam są zapisane. Cóż wtedy będziemy grzeszyć? Żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego, Boże. Apostoł tutaj wskazuje na to, że grzeszny człowiek ma coś w sobie takiego, że jeżeli tylko te szczególne warunki blokujące działanie zostaną usunięte, bo w tym momencie widzimy, że zakon przestał działać, a Pan z łaski wszystkich przybliża do Boga, no to jednostkom niektórym mogą się pojawić myśli, że można grzeszyć, no bo jeżeli Pan swoją zasługą wszystko przykrywa, to jak trochę pogrzeszymy, to się nic nie stanie. Ale widzimy, że ten werset poprzez słowa apostoła zaprzecza takim myślom i takim działaniom. Odrzućmy wszystko, drodzy braterstwo, o czym wiemy, że jest nieprzyjemne Bogu. Wszystko przeciwne światu tego nowego dnia, którego ujrzeliśmy już na horyzoncie. To światło tam się pojawia i widzimy, że ta zorza zaczyna już świtać. Obleczmy zupełną zbroją światłości, zupełną zbroją Bożą, abyśmy mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. I o tym nam mówi list do Rzymian, 13 rozdział, a werset 12.
Natomiast w liście do Efezów, rozdział 6, a werset 13 mamy napisane takie myśli. A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. Naszą Bożą zbroją, pamiętajmy, że tą naszą zbroją nie jest jakiś niepotrzebny gadżet, nie są jakieś niepotrzebne elementy, lecz jest to konieczna, kompletna zbroja, która jest niezbędna do tego, aby w boju naszego życia wytrwać i mieć nadzieję rozwinięcia charakteru przy pomocy Pańskiej. Zbroi nie zakłada nikt inny, tylko ten, co przygotowuje się do walki, a prawdziwy poświęcony chrześcijanin 24 godziny na dobę jest gotowy do walki i musi walczyć z przeciwnościami tego świata, szatana i swojego ciała. Jeżeli jesteśmy żołnierzami krzyża, to miecz ducha będzie tą bronią, którą będziemy musieli dowieść swojej wierności, waleczności i siły. Bracia powinni budować jedni drugich w najświętszej wierze, o czym mówi Juda w 20 swoim wersecie. Bojując on dobry bój wiary, dowodząc tego, że jesteśmy wierni Bogu, naszemu Panu i prawdzie, która przez nich została podana. A potwierdza to pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, a werset 12, gdzie mamy napisane takie słowa. Boi on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Jeżeli, drodzy braterstwo, czujemy się poświęceni, to pomimo, że nie znajdujemy się w pełni w tym nowym dniu, to jednak należymy do nowej dyspensacji. Dlatego powinniśmy żyć według zasad restytucji, na tyle, na ile tylko nas stać. Żyjąc tak, możemy być pewni, że będziemy źle zrozumieni przez świat. Świat uznaje nas za głupich i traktują często jak nieprzyjaciół. A to uznawanie za takich dzieje się nie tylko przez zwodzicieli znajdujących się w ciemności, ale jak również przez tych, co twierdzą, że znają prawdę i kalkulują w swoim sercu, wolą ciemność niż światłość, a błąd raczej niż prawdę. Szczególniejszy nacisk chcielibyśmy, drodzy bracia, położyć na słowo uczciwie, tak? Żeśmy czytali ten werset Rzymian, 13 rozdział i w wersecie 13, jak braterstwo na pewno pamiętają, jest takie stwierdzenie. Chodźmy uczciwie jako we dnie. Bo jesteśmy przekonani, drodzy braterstwo, że apostoł użył tego stwierdzenia w głębszym znaczeniu. Patrząc około siebie widzimy, że nieuczciwość jest bardzo rozpowszechniona, nie tylko w nominalnym chrześcijaństwie, gdzie obserwujemy znaczną miarę przewrotności, obłudy, niegodziwości, ale widzimy to pomiędzy zwodzących samych siebie, czyli zapoznanych z prawdą, ale manipulujących przy niej. Każdy prawdziwie poświęcony Bogu jest zachęcany, by być uczciwym, nie tylko w sprawach doczesnych, ale przede wszystkim w swym wyznaniu wiary. Próba w tym względzie przychodzi i wszyscy dbający raczej o względy ludzkie, aniżeli o względy Boże, otrzymają sposobność udowodnienia, że do Królestwa mogą, lecz nie muszą mieć kwalifikacji. I to bez względu, jak przydatni mogą być w obecnym okresie czasu, czyli w tym okresie czasu, w którym teraz żyjemy. Apostoł Paweł, odnosząc się do obecnego złego dnia, o którym wspomina w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, a 13 werset, wskazuje na pewne rzeczy, które tam są opisane. Że Bóg dozwoli na silne złudzenia i teorie, aby niektórzy wierzyli kłamstwu, ponieważ ich serca nie były dość uczciwe przed Panem, lecz postępowali subiektywnie wobec prawdy i wobec ducha. Odczytajmy sobie ten drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 11. A przetoż pośle im skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu. Drodzy braterstwo, apostoł tutaj mówi o skutku błędów, nie o przyczynie, tylko już mówi o skutku błędów. Czyli te przyczyny w mniejszym czy większym stopniu nakładały się na siebie i później przychodzi skutek tych wszystkich działań, do których oni doprowadzili. A po co się to działo? Aby wierzyli kłamstwu. Najważniejszą cechą charakteru chrześcijanina, by się chciało powiedzieć,
chociaż tak nie jest, ale najważniejszą cechą ludu Bożego, tych, którzy są prawdziwie poświęceni, jest i powinna być uczciwość. Gdzie jest brak uczciwości wobec prawdy, tam jest słaby charakter. Gdzie zaś dominuje uczciwość względem prawdy, tam jest silny charakter. Nie mamy na myśli, drodzy braterstwo, uczciwości odnoszącej się do spraw relacji międzyludzkich, chociaż też gdzieś tam z tyłu głowy to nam funkcjonuje. Lecz raczej myślimy o tych wszystkich, którzy są i starają się być uczciwi w stosunku do intencji swojego serca, do intencji swoich pragnień i tego wszystkiego, co jest związane ze sprawami duchowymi. Powinniśmy zawsze starać się być uczynnym drugim, tak jakbyśmy chcieli, aby i oni w stosunku do nas byli uczynni. A więc nigdy nie narzucali swojej własnej racji, zrozumienia swojej postawy drugim jako dominującej, nawet jeżeli my uważamy, że mamy rację. Apostoł mówi, chodźmy uczciwie, stójmy odważnie po stronie prawdy, a silna i niezłomna postawa obroni nas przed błędami. Choć prawdę mamy zawsze opowiadać w miłości, czy to naszym przeciwnikom, czy przyjaciołom, i choć mamy mieć zawsze wzgląd na opinię drugich, to jednak w zajęciu właściwego stanowiska względem prawdy musimy zdecydowanie stać za prawdą podaną zgodnie z Pańską wolą. Taka sytuacja, jak zwiedzenie samego siebie, jest możliwa i dzieje się wtedy, gdy człowiek wmawia swoim zmysłom, pasującym jego pragnieniom i odczuciom, teoriom, które znajdują się wokół niego. Aby ona była zgodna z jego odczuciom, by akurat pasowała jego stanowi ducha, czy mógł w nią uwierzyć i uwierzyć czasami tak silnie, że jest to sytuacja nieodwołalna wręcz, tak? Z uporem wierzy w te różne złudzące rzeczy. I też wszystkie sytuacje wtedy dochodzą do takiego momentu, że wszystkie zmysły potwierdzają im, że ta złudząca sytuacja, że ten stan, w którym znajduje się jego umysł, pasuje tym prawdom, do których on doszedł, które on zrozumiał. A przecież w drugim liście do Tymoteusza 3,13, jak żeśmy czytali, jest stwierdzenie, zwodząc będą zwiedzeni. I dlatego jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, która może znaleźć się tym, którzy są blisko Pana i starają się być Jemu wierni. I każdy oczywiście mógłby powiedzieć, no mam swój rozum, mam wszelkie zdolności do tego, aby rozpoznać, co jest prawdą, co nie jest prawdą, już tyle lat w niej się znajduje. A pomimo tego, w przypowieściach Salomonowych, 3 rozdział, a werset 5 mówi do nas tak. Ufaj Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie spolegaj. Jeżeli nie byłoby takiej sytuacji, że nasze umysły są zwodzone, że nasze umysły nas potrafią oszukać, a później potrafią nas zwieść i drugich, to nie byłoby takiej myśli podanej, aby Panu ufać, i to jeszcze ufać, że z całego serca. Jest to, drodzy braterstwo, dla nas nauka, aby bez względu, jak inni postępują, my musimy postępować uczciwie, jako we dnie. Jakbyśmy żyli w czasie tego tysiącletniego dnia, tak jak gdyby świat właściwie zrozumiał nasze wyrozumienie i był zdolny poznać, że jesteśmy uczciwymi, tak jak jest to wiadomym naszemu Bogu. Inny sposób postępowania jest niebezpieczny, bo nie jest chodzeniem we dnie. A jak jest chodzeniem we dnie? Według Pisma Świętego i według tego, co nasz Pan powiedział, zobaczmy. W Ewangelii Jana 11, rozdział, werset 9 mówi tak. Powiedział Jezus. Jeśli kto chodzi we dnie, nie obrazi się, bo widzi światłość tego dnia. Drodzy braterstwo, chodzenie w ciągu dnia i widzenie, w którym miejscu stawiamy nasze nogi, jest bardzo łatwą sprawą. Ale wystarczy, że przyjdzie ciemna noc bez księżyca i bez gwiazd, bo czasami też się tak zgadza, to najmniejszy kamyczek, najmniejsza nierówność na podłożu, gdzie chodzimy, może spowodować, że się przewrócimy. Dlatego ten piękny przykład podany przez naszego Pana jest tutaj bardzo wymowny.
Chrześcijanin ma przed sobą prawo zdrowego rozsądku wraz z pokorą, dobrocią, cierpliwością, braterską uprzejmością i miłością. Im więcej Ducha Sprawiedliwości, Ducha Świętego posiada chrześcijanin, tym więcej posiada Ducha Prawdy, bo przeszedł z ciemności do światłości. Nie z własnej mądrości, ale z mądrości Bożej. Bo jak wiemy, wielu osobom się zdarza, że jeżeli poznają prawdę, to od razu ten symboliczny nos podnosi im się do góry i uważają, że coś mają tutaj po swojej stronie, jakąś zasługę. Ale w pierwszym liście do Koryntian 4, rozdział, werset 7 możemy czytać takie myśli. Albowiem któż cię różnym czyni? I cóż masz, czego byś nie wziął? A jeżeliś wziął, przedże się chlubisz, jakobyś nie wziął. Drodzy braterstwo, chluba dlatego, że ktoś dał nam coś wartościowego, jest bardzo nieuczciwa nawet w stosunku do ludzi, a w stosunku do Boga za Jego cudowną prawdę, prawdę doskonałą, którą już z samej zasady nie moglibyśmy sami sobie wykształcić, nauczyć się jej, bo jesteśmy niedoskonali. To jest samo zaprzeczenie. A mimo to znajdują się ludzie, którzy w taki sposób są dumni i pyszni, że znają prawo Boże i prawdę, które się znajduje w Piśmie Świętym. Boski punkt widzenia, drodzy braterstwo, powinien być zawsze dla ludu Bożego jedynym możliwym punktem do przyjęcia, a każdy inny odrzucać, bo pochodzi po prostu od szatana. Chrześcijanin powinien odznaczać się coraz bardziej duchem świętobliwości. Apostoł mówi, skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. List do Filipian 4:5 nam o tym mówi i tam jest od razu odpowiedź, dlaczego tak ma być. Że nasza skromność ma być wiadoma wszystkim ludziom. Odczytajmy sobie te myśli. Skromność wasza niech będzie wszystkim ludziom. Pan blisko jest. Drodzy braterstwo, jak często potrafimy zauważyć, że zdarzają się jednostki, które uważają, że ta skromność nie do końca jest potrzebna, bo nie dostrzegają, że Pan obok nich stoi. Nie dostrzegają tych warunków, którym dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi osiągnęli wszystko, co osiągnęli. Nie widząc fizycznie naszego Pana, nie odczuwając, jest już tutaj duży problem, jeżeli chodzi o Jego ducha, ducha poświęcenia. A jeżeli do tego dokładamy brak skromności, no to dla takiej osoby pojawia się już naprawdę duży problem i powinien z modlitwą skierować się do Pana, ażeby tą sytuację uleczył. Jeżeli tak jest, drodzy, to prawda powinna być naszym hamulcem. Jeżeli jest ona najważniejszym celem w naszym życiu, czyli rozwijanie tej prawdy w swoim sercu i rozwijanie charakteru, to ona, żyjąc w nas, powinna być hamulcem do wszelkich złych rzeczy. Lud Pana posiada szczególne zabezpieczenie, którego świat absolutnie, drodzy braterstwo, nie rozumie. Jego pragnieniem jest nie tylko, aby być uczciwie spostrzeganym, lecz przede wszystkim stara się postępować według wyższego wzoru, by otrzymać uznanie od Boga, albowiem pod względem swojego sposobu życia lud Pana znajduje się na próbie przed Bogiem. Zasadą poświęcony jest, aby proste koleje czynili nogami swoimi, aby to, co jest chromego, z drogi nie ustępowało, ale raczej zostało uzdrowione. O czym mówi nam list do Żydów, 12 rozdział, a werset 13. Drodzy braterstwo, nasz Pan bardzo często podkreśla te myśli, że z naszymi słabościami i niedoskonałościami powinniśmy walczyć, a nie omijać je, nie przechodzić daleko, szukając obejścia tak tych problemów i doświadczeń, które Pan stawia na naszej drodze. No, tym cudownym przykładem jest nasz Pan, gdzie On modlił się do Boga, aby te próby, przed którymi się znajduje, ażeby Pan oddalił od Niego ten kielich, tak, który przed Nim stoi. Ale od razu poprosił, że to jeżeli to nie jest Twoją wolą, to daj, Panie Boże, żeby te próby i doświadczenia były dla niego wzmocnieniem, zbudowaniem i daj siły, żeby mógł przez te próby doświadczenia przejść, a żeby to było dla niego zwycięstwem, udoskonaleniem i skrystalizacją jego charakteru. I tak samo my. Nie omijajmy tego, co jest chromego w naszych charakterach, w naszym postępowaniu, w naszym życiu, ale naprawiajmy to, bo naprawiając to wszystko, uzdrowimy swój charakter,
spowodujemy, że krystalizacja naszego charakteru systematycznie dzień po dniu będzie w naszym życiu postępowała, a wiemy, że dojdzie do tej zupełnej krystalizacji w tysiącleciu i w małym okresie czasu będziemy mogli okazać się wierni naszemu Panu. Duchowy chrześcijanin, starannie unikając wszelkich okazji do błędu, będzie czynił proste koleje nogami swoimi, czyli będzie postępował zgodnie z boskimi, a nie z własnymi przekonaniami, aby dając się pouczyć, podobać się Bogu. No to jest tutaj, drodzy braterstwo, jakby klucz całej sytuacji. Jeżeli można liczyć ze strony Boga na jakąkolwiek łaskę, miłość, błogosławieństwo, to trzeba po prostu w tym postępowaniu podobać się Bogu. I zobaczmy, drodzy braterstwo, jak w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 1, jest to ujęte. I czytam. A dalej mówiąc, bracia, prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, abyście tym więcej obfitowali. Abyście tym więcej obfitowali. Drodzy braterstwo, to jest w pigułce podana droga rozwoju i krystalizacji naszego charakteru. Bo jeżeli będziemy tym więcej obfitowali, tym więcej będzie nas dobroci, miłości, sprawiedliwości, tym więcej będzie w nas tych wszystkich dobrych cech, które będą pokazywały, że nasz charakter rozwija się w dobrym kierunku i na podobieństwo Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg, drodzy, nie nakłada na swój lud obowiązku bezwarunkowego wierzenia w to, co Słowo Boże mówi, lecz zachęca do badania, a następnie przyjmowania tej prawdy, gdy jest ona zrozumiała i pożyteczna do zbawienia. Zobaczmy, co na ten temat mówi Ewangelia Jana 5:20. Badajcie się pism, bo się wam zda, że z nich żywot wieczny macie, a one, które świadectwo wydają o mnie. I jeszcze też przepiękny werset, który o tej myśli mówi, Izajasz 34, rozdział, werset 16, Izajasz 34:16. Szukajcież w księgach pańskich, a czytajcie, ani jedno z tych nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie, albowiem usta pańskie to rozkazały, a duch jego sam zgromadził je. Wspaniałe słowa pokazujące, jaką wielką znaczenie ma duch pański, duch prawdy i Słowo Boże znajdujące się w Piśmie Świętym, bo to jest wszystko w jego ręku. Korzystanie z tej prawdy nie oznacza branie jej w sposób chaotyczny i bezrozumny, bez sprawdzania ducha prawdy. I tutaj, drodzy braterstwo, przeczytamy werset z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, a werset 21. I tu mamy takie wspaniałe słowa. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Drodzy braterstwo, chyba nie trzeba tłumaczyć, ale zaznaczę jedynie, że apostoł, wskazując, że wszystkiego doświadczajcie, nie miał na myśli doświadczenia nauk świeckich, ludzkich, pochodzących z czasami z bardzo różnych dziwnych źródeł, ale odnosił się tylko i wyłącznie do prawdy Pisma Świętego i powiedział, że mamy doświadczać się tych nauk z Pisma Świętego, które są zrozumiałe, które są właściwie przedstawione, bo jest tyle fałszywych Chrystusów, tyle fałszywych nauczycieli, zwodzących, że pomimo tych prawd, które są wręcz jednoznaczne w Piśmie Świętym, które same siebie tłumaczą, które są dla siebie wyrocznią wręcz, to znajdują się niezliczone liczby osób, które w sposób opaczny, delikatnie mówiąc, tłumaczą te nauki Pisma Świętego. I doświadczając tych różnych, niezliczonych ilości teorii na temat Pisma Świętego, to wtedy mamy zrobić to, co jest w dalszej części tego tekstu napisane. A co jest dobrego, tego się trzymajcie. Czyli to, co jest zgodne z siedmioma piwnikami biblijnego, tego mamy się trzymać. Jeżeli ktoś myśli tego tekstu odnosi do nauk świeckich i mówi, że musi wszystkie nauki świeckie badać na lewo i na prawo i studiować, dlatego że Pismo Święte mówi, że mamy to robić i doświadczać wszystkich nauk świeckich, a to co dobre w tych naukach świeckich, to w tych naukach świeckich się tego trzymać jest jednym wielkim nieporozumieniem i błędem. I ktoś, kto tak myśli, no niestety nie rozumie czy nie rozumiał, bo być może przyjdzie czas, że zrozumie, w jakim sensie są podane te myśli odnośnie badania i przyjmowania Słowa Bożego. W
swoim słowie on wystawił wzór zdrowego rozsądku względem całego sposobu postępowania. Ci, co miłują Boga, drodzy braterstwo, będą starać się, aby ten wzór, który wystawiony jest naszym Panu Jezusie Chrystusie, osiągnąć. W tym względzie apostoł Paweł napomina, przetoż lub jecie, lub pijecie, lub cokolwiek innego czynicie, ku chwale Bożej czyńcie. O tym mówi pierwszy list do Koryntian 10:31. I dalej w konsekwencji, prowadząc te myśli, drugi list do Tymoteusza 1:7 mówi tak. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy, ducha miłości i zdrowego zmysłu. Jeżeli od Boga dostaliśmy to, to to jest wielki skarb, duch zdrowego zmysłu. I korzystając w ten sposób, drodzy braterstwo, korzystając z tego ducha zdrowego zmysłu, szukajmy i przyjmujmy prawdę, która została podana przez tych, których Pan powołał. Tych, którzy są przez Pana potwierdzeni, że oni zostali przez Niego naznaczeni jako ci, którzy mają dawać prawdę. Wielka Wszetecznica, opisana w Objawieniu 17 rozdział, a werset 4 i 5, doskonale znamy te teksty, miała w ręce swój kubek pełen wina, fałszywych nauk, którym upoiła narody. Było to upojenie wszystkich bez wyjątku, lecz my, obecnie z łaski Bożej, wyszliśmy z tych oszałamiających nauk, które miały ogromnie negatywny wpływ na chrześcijaństwo. Jakakolwiek nauka, drodzy, jeżeli nie opiera się na Słowie Bożym, powinna być odrzucona, bo jest ciemnością i zaćmieniem, tak jak już żeśmy powiedzieli. Ciemnością dlatego, że jest grzechem, a zaćmieniem dlatego, że jest błędem. Do zakonu raczej i do świadectwa, drodzy braterstwo, jesteśmy namawiani i zapraszani. I to nie tylko ci, którzy już rozumieją Słowo Boże, ale również ci, którzy swoje teorie i swoje nauki głoszą. U Izajasza 8 rozdział, a werset 20 mówi tak. Do zakonu raczej i do świadectwa, ale jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy. I jeszcze raz, jeżeli będziemy przybliżać się do zakonu, czyli do prawa Bożego, jeżeli będziemy przybliżać się do świadectwa, czyli do nauk, wszelkiego rodzaju nauk, które zostały potwierdzone w Piśmie Świętym, że pochodzą od Boga i są z Jego natchnienia, to będziemy stali blisko Pana i będziemy przez Niego zabezpieczeni. Ale są jednostki, które nie chcą tego czynić i chcą postępować po swojemu. I dlatego dalej mamy tutaj w myślach tego wersetu napisane tak. A jeżeli nie chcą, jeżeli są tacy, którzy nie chcą w ten sposób postępować, żeby tylko i wyłącznie nauk Pisma Świętego się trzymać. Niechże mówią według swojego słowa, tak? Według swoich teorii, według swoich pomysłów, teorii spiskowych, czy jakichkolwiek innych argumentów, ale nasz werset od razu mówi, że w tym, co oni mówią, nie ma żadnej zorzy, nie ma żadnej poświaty, nie ma żadnego nawet najmniejszego blasku światła, który pochodzi z Pisma Świętego, bo to są ich prywatne teorie. A jeżeli Pismo Święte tak mówi, to jest to rzecz niepodważalna, że trzymanie się nauk innych jak Pisma Świętego, to jest to prostą gwarancją do tego, że znajdujemy się w ciemności. Światowa mądrość nie jest światłością, jest głupstwem u Boga. Głupstwem u Boga. Więc jeżeli Bóg te nauki w taki sposób traktuje, to my, postępując śladami naszego Pana, śladami naszego Boga, również w ten sposób powinniśmy je traktować. I potwierdzając te myśli, odczytajmy sobie pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, werset 19. Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga, bo napisano, który chwyta mądrych w chytrości ich. Z boskiego punktu zapatrywania istnieją dwie wielkie zasady, dobra i zła, światłości i ciemności. Wszyscy poświęceni, którzy zostali oświeceni duchem prawdą, są dziećmi światłości. Obecny stan świata nie jest światłością, ale jest ciemnością. O czym żeśmy już czytali u Efezów 5:8 i w pierwszym liście do Tesaloniczan 1:5. Natomiast werset z Ewangelii Jana, 15 rozdział, a werset 19, który również się do tych myśli odnosi, mówi tak.
Byście byli ze świata, świat, co jest jego, miłowałby was. Lecz jeżeli nie jesteście ze świata, ale ja was wybrał ze świata, przeto was nienawidzi. Ta zależność, która, drodzy braterstwo, jest tutaj pokazana w kontraście. Tak dużo. Jeżeli was jest ze świata, to świat będzie was miłował i będziecie mieli przyjaciół, znajomych, bo oni będą widzieli was przy brateńca. Kogoś, kogo uważają za swojego. Natomiast jeżeli was będzie więcej z Boga, jeżeli będzie was więcej z prawdy, to tak jak tutaj w tym tekście jest powiedziane, że tak jak mnie świat znienawidził, dlatego też i was będzie nienawiści trzymał. Tak niechaj, drodzy braterstwo, świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Są to myśli zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, a werset 16. Dlatego, że tu jest pokazana właściwa postawa, odpowiednia, ta, do którego Pismo Święte nas zachęca, nasz Pan nas zachęca, apostołowie, że tylko i wyłącznie w taki sposób możemy postępować, aby chwaląc naszego Ojca, który mieszka w niebie, żebyśmy mogli żyć w tej światłości, musimy czynić tylko i wyłącznie dobre uczynki. Dobre uczynki oparte na Słowie Bożym i na prawdach, które w nich się znajdują. Natomiast filozofia ludzka, drodzy braterstwo, i ich poselstwo, nauki nie są tą światłością. Są iluzją, substytutem prawdy. Prawdziwa światłość przychodzi z góry i odświeca tylko wiernych. Dla tych stare rzeczy przeminęły, a wszystkie nowymi się stały, jak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, a werset 17. Elementy ciemności, jakie znajdują się w naszych śmiertelnych ciałach, mają być wstrzymywane i wykorzeniane. Takie stwierdzenie, jeżeli światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, czy się stanie, odnosi się to oczywiście i przede wszystkim do tych, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego. Ale rozumiemy, że w jakiejś części to do nas dotyka, bo jeżeli pozbawiamy się ducha prawdy, a wprowadzamy to ducha błędu, to niestety nasze charaktery, nasze usposobienia i nasze zdolności umysłu w znacznym stopniu zaciemniamy. I to może być taka wielka ciemność, którą w przyszłości nie będziemy w stanie pokonać i będzie ona dla nas wielkim obciążeniem i wtedy niestety nie będziemy mogli tej doskonałości otrzymać i otrzymać życia wiecznego. Dlatego widzimy, że te myśli, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, a 26, a 23 werset, przepraszam, żeśmy przed chwilką sobie odczytali, wskazują na ważność sytuacji i dbałość o to, ażeby znajdować się w naukach prawdy i w czystej naukach prawdy, które są podane przez sług pańskich. Gdy apostoł mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, Ducha Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia, co potwierdza list do Efezów 4:30, on widocznie ostrzegał, aby nie utracić tej światłości z góry pochodzącej. I to stwierdzenie, nie zasmucajcie Ducha Świętego, wskazuje, że ten Duch nie odejdzie nagle i w sposób niepostrzeżenie, lecz jest to proces, który będzie rozciągnięty w czasie i sami będziemy go stymulować. Możemy się łatwo dopatrzyć, że małe wypaczenia i małe porzucenia prawdy mogą być symbolicznym klinem, które wybijają tego ducha, ducha prawdy, ducha miłości, ducha sprawiedliwości z naszych duchowych serc, czyli z naszego charakteru. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a werset 5, tam jesteśmy przestrzegani przed fałszywymi Chrystusami przychodzącymi pod Jego imieniem. Słowo imię między innymi ma znaczenie urzędu, o którym to fakcie, drodzy braterstwo, możemy się przekonać, gdy o naszym Panu powiedział apostoł Paweł w liście do Filipian, 2 rozdział, a werset 9. Przeczytajmy sobie. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię. Widzimy, drodzy braterstwo, że imię ma bardzo wielkie znaczenie. W naszym potocznym życiu często się zdarza, że na kogoś wskazujemy i mówimy, to jest dobry, to jest szlachetny człowiek, jego imię ma takie czy inne znaczenie, jego imię coś znaczy w tym świecie. Tak czasami używamy te stwierdzenia,
Czyli, że w tych działaniach, w tych okolicznościach, w których ktoś dopracował się pewnych szlachetnych i właściwych rzeczy, przed ludźmi ma swoje głębokie znaczenie. I również tutaj to słowo imię jako urząd ma swój wielkie znaczenie i charakter. I dlatego widzimy to i rozumiemy, drodzy braterstwo, że fałszywi Chrystusowie w jego urzędzie będą chcieli uzurpować sobie prawo do tego, ażeby podawać i tłumaczyć Słowo Boże, które nie zostało im do tego naznaczone. Ten urząd do nich nie należy, nie jest przez nich wskazany. Ale rozumiemy, że pewnego rodzaju działania i pewnego rodzaju rozpowszechnienia Słowa Bożego jak najbardziej mogą przez takie jednostki być prowadzone. Oni w pewnym zakresie, pod pewnymi względami korygują nauki prawdy podawane przez uwielbionego Jezusa. Podawane dla członków gwiezdnych wieku Ewangelii, świętemu Kościołowi, spłodzonemu z ducha, a szczególnie posłannikom Parauzji i Epifanii, którzy kompletowali te prawdy i je nam podawali. Oni uważając, że zostali obdarowani szczególną łaską zrozumienia Słowa Bożego, są obdarowani urzędem, czyli stanowią siebie Chrystusami, sami siebie stanowią Chrystusami, którzy być może zwiedzą wielu i być może tych, którzy nawet czuwają, będą oszukani. Jest to szczególna próba w czasie końca, wielkiego ucisku, które to próba jest dla ludu Bożego, wiernego, poświęconego Panu. Być może, drodzy braterstwo, samolubstwo ma tutaj swój udział w takiej postawie i w takim działaniu i wiedzie do błędu. Zobaczmy, w liście do Rzymian, 13 rozdział, a werset 10 mamy napisane takie słowa. Wypełnieniem zakonu jest miłość. A w tym samym liście, 8 rozdział, a werset 4 mamy napisane takie słowo. Aby ona, sprawiedliwość zakonu, była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Wypełnieniem zakonu, drodzy braterstwo, jest miłość, najwyższa ku Bogu i miłość bliźniego jak siebie samego. Wszelkie samolubstwo usuwa miłość. Samolubstwo w różnych formach jest uczynkiem diabła i ciała. Samolubne ambicje wywierają niszczący wpływ i czasem odsuwają od Boga tych, co tak postępują. Apostoł nadmienia. W liście do Galatian apostoł nadmienia i pokazuje takie rzeczy. Że owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Dlaczego? Bo przeciwko takim nie masz zakonu. A zakon tylko i wyłącznie występuje przeciwko grzesznym rzeczom. A jeżeli przeciwko temu, że nie masz zakonu, to znaczy, że to są rzeczy, które pochodzą z doskonałego charakteru. A jeżeli nie z rzeczywistego doskonałego charakteru, to z doskonałych pragnień, intencji i woli. I przeciwko takim wartościom nie ma zakonu. Poświęceni, na ile pozwolą, aby do ich serc zakradł się zły duch, na tyle wkrada się tam odpowiednia ilość ciemności. Każda odrobina pychy usuwa porównywalną ilość miłości. Każda, choćby najmniejsza miara wątpliwości lub ignorancji może okazać się bardzo niebezpieczną. Gdzie panuje fanatyczny smór, drodzy braterstwo, tam miłość mieszkać nie może. Dlatego ktokolwiek poświeceniu duchem prawdy pozwala, aby skażony duch cielesności powrócił i zajął miejsce ducha prawdy, być może, będąc nieświadomym oczywiście, wraca do ciemności. Ciemność ta sprawi, że osoba taka nie jest tylko w stanie się bardziej rozwijać, ale jest coraz bardziej zadufaną w sobie i pyszną, ale ponadto jej duchowy wzrok zostanie przyćmiony. Jak oświeceniem Duchem Świętym daje człowiekowi lepszą znajomość głębszych rzeczy Boży, tak w miarę utraty tego ducha właściwe zrozumienie głębokich rzeczy będzie się zmniejszać, aż w końcu ogarnie go zupełne samozadowolenie i żadne biblijne argumenty nie będą do niego docierać. A co więcej, w to miejsce taka osoba zacznie przyjmować ludzkie teorie, które zaczną żyć w jego sercu, własnym życiem, odbierając ducha zdrowego zmysłu, o którym już powyżej mówiliśmy. Bez względu na to,
co żyjący w prawdzie przedtem poznał i zrozumiał. Od tego momentu nie będzie mógł właściwie rozumieć tych rzeczy, bo tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją. Jeżeli w przeszłości nawet był w głębokich grzechach i znajdował się w wielkim niezrozumieniu, ale jeżeli przyjął Ducha Prawdy i przyjął Ducha Bożego, wtedy wszystkie rzeczy są jemu objawione i Pan pozwala, aby jego serce, jego umysł to zrozumiało. A dlaczego? Bo takie jednostki, które w taki sposób przyjmują Ducha Prawdy, boją się Boga. Czyli mówiąc poprawnie, czczą Jego świętość, Jego wielkość, Jego prawo i pismo, które zostało podane, a dzięki temu słuchają Go. I o tych uwarunkowaniach podaje nam Psalm 25, a werset 14, który mówi tak. Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Na ile kto traci Ducha Bożego, Ducha miłości, Ducha wierności i posłuszeństwa, na tyle traci Ducha prawdy. Chrześcijanin, drodzy, braterstwo jest na szczególnym uwarunkowaniu i na szczególnych warunkach rozwoju. Można by tak powiedzieć w ludzki sposób, że jego poprzeczka postępowania, oddania, wierności i wierności Bogu, naszemu Panu i prawdzie jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Lud Boży mierzy swoje poglądy nie z tym, co inni myślą, nie z tym, co inni nauczają i co inni tłumaczą, ale z tym, co Słowo Boże uczy, a jego nauczyciele i słudzy mówią, my musimy być naszemu Panu wierni i bezwarunkowo Go naśladować. Jest to niezbędna i niezmienna postawa dla dziecka Bożego, gdyż w jakichkolwiek warunkach innych może dojść do upadku i do grzesznego stanu. W mannie na końcu mamy napisane w naszym postanowieniu porannym, cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu. Parafrazując te myśli, jakiekolwiek nauki, jakiekolwiek myśli, jakiekolwiek sugestie przychodzą od świata, my musimy być wierni Panu, bo cokolwiek by przychodziło do nas, nie możemy być temu wierni, ale wierni musimy być naszemu Panu i prawdzie przez nią podawane. Do zrozumienia nauk innych ludzi, o ile one nie zgadzają się ze Słowem Bożym, my stosować się po prostu nie możemy. Takim to sposobem jesteśmy prowadzeni przez moc Bożą, Ducha Prawdy i miłości, która pociąga chrześcijanina do mądrości Bożej, a zupełnie odrzucać mądrość ludzkich nauczycieli, bazujących na fikcji, fałszu, teoriach spiskowych, a książę tego świata szatan im w tym dopinguje. Po to w jego największym interesie jest, aby wszelkie kłamstwo zaprzeczające wszelkiemu, co może zaszkodzić jemu samemu jako takiemu i jego królestwu, pragnie, aby było ogłoszone, aby było przedstawiane. I dlatego, drodzy braterstwo, bardzo często używa mądrych tego świata, ludzi wykształconych, mających dyplomy, mających ukończone wyższe studia do tego, ażeby jego błąd przedstawiać, nieważne w jaki sposób, nieważne w jakich okolicznościach, ażeby ludzie wierząc błędowi odeszli od Boga, odeszli od prawdy i przede wszystkim nie wierzyli Bogu i uważali, że żyjemy w czasach i warunkach sielskiego spokoju i żadne zagrożenie ludziom teraz nie grozi. Widzimy, że takie działania szatana były od samego początku jego istnienia, ale w czasach końca, kiedy on widzi, że jego królestwo upada, ze zdwojoną siłą wykonuje to wszystko w stosunku do rodziny ludzkiej. I na koniec, drodzy braterstwo, zbliżając się i zamykając powoli nasze myśli, chciałbym z takim mocnym akcentem zakończyć nasz wykład i odczytam list do Żydów, 6 rozdział, werset 4 i 6. Albowiem niemożliwe jest, aby ci, którzy są oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami stali się Ducha Świętego, skosztowali tego dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go sromocą. I jeszcze drugi werset.
aby wzmocnić tamte myśli. Jeśli by kto widział brata swojego grzeszącego grzechem, nie na śmierć, nie grześ się modli za nim, a da mu Bóg żywot, to jest grzeszącym nie na śmierć. Jeśli grzech na śmierć, nie za tym mówię, aby się kto modlił. Drodzy braterstwo, od razu zastrzegę, że te warunki, o których te dwa wersety mówią, w dniu dzisiejszym nam nie grożą w sposób bezpośredni. Nikt z nas nie jest spodzony z Ducha Świętego i nikt z nas nie jest poddany tym warunkom, ale musimy postawić bardzo wielkie ale i powiedzieć, że jeżeli będziemy postępować tak, jak myśli tych tekstów są podane, jeżeli będziemy odrzucać prawdę, którą już raz poznaliśmy, którą już raz z łaski Pana żeśmy dostali, a w to miejsce będziemy wprowadzać błąd i będziemy naszym sercem, naszym umysłem ignorować prawdy, które znajdują się w Piśmie Świętym, a dopasowywać swoje poglądy, swoje myślenia do rzeczy światowych i do błędów, które tam się znajdują, to możemy tak zniszczyć swój charakter, możemy go tak zdeprawować, że w przyszłości nie będziemy w stanie go odrestaurować. Że zabraknie nam czasu, albo nam zabraknie woli, determinacji, zabraknie różnych złożonych warunków, nawet przy pomocy Pańskiej być może nie będzie to możliwe, gdyż w nas pewne rzeczy będą już tak mocno, głęboko osadzone, że tego nie będziemy w stanie mogli odwrócić nawet przy pomocy Pańskiej. I wtedy stanie się to, co tutaj mówi werset w stosunku do tych, co byli spłodzeni z Ducha Świętego, że jeżeli nie będą w stanie się nawrócić, to niestety pójdą na wtórną śmierć, będą zniszczeni w sposób bezpowrotny. Dlatego, drodzy braterstwo, jeszcze raz wracając do myśli tego wersetu, o którym żeśmy rozpoczęli, który był podstawą naszych myśli, widzimy i jesteśmy świadomi, że noc przeminęła, czyli czas ucisku i grzechu dla rodziny ludzkiej się kończy. Przybliżył się czas tego dnia inauguracji Nowego Przymierza. Więc musimy jako poświęcenie odrzucić wszelkie uczynki ciemności, a wszystko, co jest związane ze światłością, czyli z blaskiem tego nowego wieku, tej nowej ery, abyśmy przyjmowali, bo światło tego wieku już na nas świeci, z niego korzystamy i korzystamy z tych błogosławieństw, które są tam zawarte. Natomiast jeżeli chodzi o nasze postępowanie względem czystej prawdy, która jest podana ze Słowa Bożego, to nie powinniśmy zachowywać się tak, jak druga część tego wersecie 13 mówi, że w stosunku do tej prawdy, czystej, prawdziwej, w sposób duchowy nie powinniśmy uprawiać żadnych biesiad, za nich pijaństw, nie upijać się prawdami błędnymi, światowymi, nie uprawiać żadnego wszeteczeństwa, ani zepsucia ze światowymi naukami, teoriami, ze światowymi systemami, czy różnymi rzeczami, które w taki sposób nas prowadzą, ani nie prowadzić do działań takich, jak jest w ostatnim myślach potwierdzone, ani nie być po swarkach, czyli nie być kłótliwym, nie kłócić się na różnego rodzaju tematy, dyskusje jak najbardziej merytoryczne, jak najbardziej potrzebna i aby nie było zazdrości, że ktoś zna lepiej, ktoś zna więcej, ktoś ma więcej zdolności od Pana, ażeby tą prawdę zrozumieć i pojąć, więc ja nie mogąc tego uczynić, będę wymyślał własne teorie, ażeby mieć o czym rozmawiać i o czym dyskutować. Wiedząc, że lud Boży żyje w prawości, że poświęcony Panu stara się żyć godnie, aby nie zasmucać Jego świętego imienia, myślę, że te wersety, te myśli, które żeśmy tutaj przeczytali i wykazali, pomoże nam trwać wiernie przy prawdzie, wiernie stać przy Bogu i wiernie stać przy naszym Panu. I odpowiedzialność za to, że jesteśmy im poświęceni, będzie naszą radosną częścią naszej relacji w stosunku do Boga, a nie przykrą i bolesną. I życzę braterstwu wytrwania w próbach, doświadczeniach, wejścia do Królestwa, którego sam pragnę. I na tym kończę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego wykładu.